Odpadła, a teraz wraca do Task. Sensacyjna decyzja tej edycji. Co się dzieje? Taniec z gwiazdami z każdym odcinkiem zaskakuje coraz bardziej. Teraz szykuje się kolejny hit. Uczestniczka odpadła, a teraz nagle ogłosiła swój powrót. 15 edycja Tańca z Gwiazdami. 15 edycja Tańca z Gwiazdami dostarcza widzom wyjątkowych emocji i rozrywki na najwyższym poziomie. Każdy odcinek zaskakuje widzów nowymi zwrotami akcji i imponującymi występami. W siódmym odcinku obecnego sezonu emocje osiągnęły szczyt, a uczestnicy pokazali, że są gotowi na kolejne taneczne wyzwania. Nowe zasady wprowadzone w tej edycji dodały rywalizacji świeżości i dynamizmu. Szczególną rolę pełnią jurorzy, którzy oceniając i komentując występy, dzielą się swoją wiedzą z widzami. Rywalizacja o kryształową kulę jest niezwykle zacięta, a każdy z uczestników marzy o zwycięstwie, zagrzewany do walki przez wiernych fanów. Dzięki głosowaniu SMS oraz poprzez aplikacje, widzowie mogą aktywnie wpływać na losy uczestników. Niestety, w każdym odcinku kolejne pary odpadają z rywalizacji. W tej edycji, podobnie jak w poprzednich, pożegnaniom towarzyszą emocje i niekiedy zaskakujące decyzje jurorów. W szóstym odcinku program opuścili Filip Lato i Anna Maria Sieklucka, którzy mimo ogromnego zaangażowania nie zdołali przekonać zarówno jurorów, jak i widzów. siódmy odcinek tańca z gwiazdami, dostarczył widzom wielu niezapomnianych emocji. Każda para dała z siebie wszystko, zachwycając zarówno publiczność, jak i wymagających jurorów. Iwona Pawłowicz, Ewa Kasprzyk, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda nie szczędzili pochwał, doceniając zarówno postępy, jak i unikalne talenty uczestników. Ich szczere, ale budujące komentarze dodawały parom motywacji do dalszej walki. Po intensywnej rywalizacji i podsumowaniu wyników z obu tańców klasyfikacja prezentowała się następująco. Rafał Zawierucha i Daria Syta 56 punktów, Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz 75 punktów, Julia Żugaj i Wojciech Kucina 78 punktów, Maja Jeżowska i Michał Danilczuk 66 punktów, Maciej Zakościelny i Sara Janicka 73 punktów, Filip Bobek i Hanna Żudziewicz 74 punktów. Tym razem produkcja show przygotowała kolejną bombę. Jedna z uczestniczek, która pożegnała się z programem, powróci na parkiet. Uczestniczka spektakularnie wraca do task. W czwartym odcinku programu odpadły aż dwie pary. Jedna wyeliminowali widzowie i był to Piotr Świerczewski i jego partnerka, a druga odpadła w ramach dogrywki, o czym zdecydowali juroży i była to Natalia Nykiel z Jackiem Mieszkę. Wokalistka jest ciągle aktywna na swoich mediach społecznościowych. Teraz zapowiedziała, że znów zatańczy w programie. Okazuje się, że fani wokalistki są zachwyceni tą wiadomością. Nie mogą się doczekać, kiedy tylko zobaczą Nykiel znów na parkiecie.